Pacjenci z problemami kardiologicznymi nawet przez 90 dni mogą być stale monitorowani dzięki niewielkiemu urządzeniu rejestrującemu, z którego zapis w każdej chwili dostępny jest w centrum monitorowania w Tychach. Jest to przede wszystkim doskonałe urządzenie diagnostyczne, zbierające dane o pracy serca pacjentów. Wskazania to arytmia, choroby wieńcowe, omdlenia czy bóle w klatce piersiowej. W skrajnych przypadkach nagłego załamania stanu zdrowia, zalarmowane przez urządzenie centrum jest w stanie natychmiast skontaktować się z pacjentem, skonsultować a w razie konieczności skierować do niego karetkę. Program ruszy w kwietniu. Kwalifikacją pacjentów zajmować się będą specjaliści z polsko-amerykańskich klinik serca. Z tej formy diagnostyki skorzystać może nawet 133 pacjentów, jeśli monitorowani będą przez miesiąc. Ilość badań zmniejszy się w przypadku konieczności monitorowania pacjentów przez dłuższy czas. W tym roku z budżetu miasta na ten cel przeznaczona została kwota 20 tysięcy zł.